Siema, Krzysztof, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kontynuujemy naszą serię z gry The Forest. Ale jako iż był... Dzisiaj to jest? Wczoraj był update do gry. Spodobało to, iż straciliśmy nasz save, czyli musimy zacząć od początku, ale za jakoś mniej więcej ogarniamy już tę grę. Może wiecie, oż kurwa, wszystko zacząć szybciej i tak dalej. Jezus Maria, fire! Kill! Łapy w górę, panowie! Panowie i panie, synek, trzymaj się, zapnij pasy! Lecimy, kurwa! Symulatory dobre, kurwa, część, ja pierdolę, kurwa, zajebałeś, kurwa, synek, trzymaj się, zapierdalamy! Kurwa! No, turbulencje były, ale dobra, jesteśmy cali. Opa, gdzie jestem? Swędzi mi jeszcze brew trochę, tak trochę z przywojami. Gdzie jestem? Lomota. Ogólnie gra po update'cie naprawdę działa lepiej moim zdaniem. Zagrałem powiedzmy na 2 minuty, żeby sprawdzić jak to działa. Jest naprawdę więcej FPS mam. Mam nadzieję, że podczas nagrywania to też będzie widoczne. Nie wiem, zobaczymy. Są nowe triby, są. Jest drugi rodzaj kanibali. Są jakieś nowe roślinki. Ogólnie dużo coś jest podobno bugów naprawionych, ale jak to jest z twórcami gier? W momencie wyjścia nowych rzeczy powstają też nowe bugi. Zamknijmy to. Podobno nowi kanibale naprawdę mają są bardziej agresywni niż inni. I podobno jeden kanibal z drugim kanibalem, w sensie z innych plemion, mogą się napięciać sami ze sobą. Wiecie, oni sami siebie wybijają i tak dalej. Więc naprawdę może dodać to wiele atrakcji. Jak zwykle, czegoś czuję na prawie cały czas, czyli możemy lewitować ogólnie. Przyjrzałem się tej babce, tak jak wychodziłem raz. To... Au, ja rozumiem. Wszystko fajnie pouderzała się, ale czemu akurat ono tutaj leży, a innego żadnego ciała nie ma? Nie mam pojęcia, ogólnie jak zobaczyłem tą rękę, ja myślałem, że ona, wiecie, palce w tą się jej wygiły, tak patrzyłem na to, tak ale dobra, nic z nią nie zrobimy, nawet jej rozkoić się można, dobra. I patrzcie. Piękna gra, prawda? Właśnie zdewitowałem, tutaj w ogóle widzimy wszystko. Tak, powiedzmy, że o tym mówię, bo w pierwszym odcinku te pierwsze 5 minut mi naprawdę coś dziwnie FPS-owało i dało się to obejrzeć. Pozbieramy sobie trochę liści i tak dalej, chociaż nie chcę mi się zbierać liści. Przydałoby się znaleźć walizki. Okej, jakiś patyk. Klikniemy B sobie, żeby wiecie, już tam nie wyskakiwało z tym. I naprawdę, chciałbym znaleźć jakieś patyki. Ogólnie zastanawiam się, gdzie jesteśmy. Nie wiem, czy nie rozbiliśmy się znowu gdzieś blisko naszej starej kryjówki, jeżeli... Poczekajcie, jeżeli tu jest kadłub cały, to w tę stronę powinniśmy chyba dostać się do naszego miejsca. Tutaj powinno być... Jeżeli zobaczę to jeziorko po lewo, albo... To jest chyba jeziorko z rybkami, które ogarną... Tak, rozbiliśmy się znowu w tym samym miejscu, ale... Jako iż teraz, wiecie, no... Nie chcę mieć teraz w tym samym miejscu siedzieć i... Jakoś, no... Jednak zrezygnuję chyba z przesiadywania w... Oż, cholera. Przesiadywania w jednym miejscu. Postanowiłem, że będę po prostu budował sobie domki w paru miejscach, tak wiecie. Będę sobie mniejsze robił czy coś. I ogólnie, żeby nie było, że sam na to wpadłem, ktoś mi to podrzucił w komentarzu. Wybaczcie, nie pamiętam kto. Bodajże było to pod ostatnim filmikiem, żebym sobie budował wszędzie domki. I po prostu nie będę musiał się wracać do podstawowego miejsca. Jak zobaczycie, tu już jest nowy tak zwany prop. Naprawdę nie mogę tego przetłumaczyć sobie na polski. Nowy budynek, nowe, nie narzędzie. Nowy. No, nowy. Naprawdę nie mogę sobie przetłumaczyć na polski słowa prop. Naprawdę. Kanibale tutaj są już. Fajnie, że mnie zostawiliście. Naprawdę, I really appreciate it. Dziękuję. Fajnie, uciekło ode mnie lizardy, chciałem sobie jednego wziąć. Ogólnie podobno zające są o wiele, wiele, wiele szybsze, ale to raczej nie musimy tego sprawdzać. Przynajmniej na razie. I kurde, swędzi mnie się ja cały czas. Dobra, zobaczmy, czy ogólnie coś w tych namiotach jest. Aha, okej. Namiot jest. What the fuck, nasza głowa lewituje! Widzimy tylko głowę i... Aha, czyli okej, okay. O! Dlatego jest tutaj góra, to jest, czyli teraz tutaj się na pewno byśmy nie osadzili. Bo to jest wejście do nowej... Nowe wejście do jaskini, bo tak, dodaje nowe dwa wejścia do... No...
dodali dwa nowe wejścia do jaskiń i właśnie zauważyłem, że tu jest jedno. Czyli nasza stara mapa już będzie, powiedzmy, bezużyteczna, skoro zmienili tereny. A musimy użyć sobie tego i wyleczyć się. Okej, okay, wyleczony jestem. Wyleczmy się szybko nasze lizardy. Jak widzę, coś mi się wydaje, że poprawili lekko ragdola wszelkich rzeczy. Bo już widzę drugi raz. Wtedy tam, tą, jak grałem te 2-3 minuty przed nagrywaniem, że zwierzęta, które zostały zabite, dostają ragdola, bo wcześniej to... Co jest, kurna? Wcześniej potrafiliśmy zabić lizarda i ono zostało nawet na tym, na drzewie czy coś, a teraz... Sądź, co to jest? Mogę to rozwalić? Jakieś tektury czy coś, ale no po cholerę to dodaje do tej gry. I nie myślę, że to jest teraz nowe wejście tutaj, kolejne. Tak, czyli tutaj mamy drugie wejście do jaskini. Czyli już dwa nowe wejścia, które powtórzę, znaleźliśmy. I tego żółtego kontenera chyba nie było. Więc od razu do niego się przelecę i przejdziemy przez... Ej, tych kontenerów nie było. Przejdziemy przez... pustynię, plażę. Aby dotrzeć do... tam w okolicy statku, wiecie, tam był, jak się nazywało, tam była siekierka, te sprawy, więc pewnie nam się to przydać. Coś tu jest oprócz tego kamienia. Super. Zajebiście, dodajcie nowe elementy do gry, w których będziecie... O, to jest wyspa, okej, okay, zaraz tam się nawet chyba przejdę. A w tych, a niech w tych kontenerach dajcie nam nic. Oprócz tego, że obok są wywalone pieniądze, butelki z piciem, kamienie i tak dalej, to w tych kontenerach nic nie ma, więc... Jaka była logika dodawania tego? Co, ma się więcej rzeczy nam renderować? Szczerze mówiąc, zaryzykowałbym... Co jest z tymi pieprzonymi pudełkami? Zaryzykowałbym przepłynięcie tam i sprawdzenie, czy na serio tam nic nie ma, ale jednak... Po spotkaniu w ostatnim odcinku z rekinem, w momencie, gdy niby... Nie dojrzałem tam pistoletu na flary, było naprawdę złym pomysłem i teraz raczej bym tego nie chciał znowu przeżyć. Tym bardziej, że mamy godzinę 7:46. Moja siostra jeszcze śpi, mama poszła do pracy, więc powiedzmy, że wybrałem ten moment do nagrywania, bo siostra się nie łatwo się nie budzi jak moja mama. I naprawdę nie, jeżeli nie muszę, to radziłbym, nie chciałbym po prostu jej budzić. To jest chyba ten z nowego plemienia, bo jest cały taki w krwi. Bo tak, wiecie, słyszałem, że one są jakieś takie, powiedzmy, bardziej przypominające zombie, niżeli jakiegokolwiek kanibala. Wyczułem, że to właśnie był on. No, przebiegnij. Nie, kurwa. Ktoś mnie... Nie. For what? Stand up for what? Czemu są tutaj skrzynki otwarte? Czy każdy ma napisane for, czy... Kurde, myślałem, że możemy z tego budować jakiś napis. Ten zaczął budować, że na przykład, nie wiem, jakieś asking for help by było, czy coś, ale najwyraźniej nie. Najwyraźniej mamy tylko i wyłącznie możliwość napisania wyrazu z... napisanie zdania z wyrazu for. Ale przynajmniej mamy... What the fuck? No, przynajmniej mamy możliwość napisania 4x4 czy coś tego typu. Nie wiem w ogóle po co byłoby mi to potrzebne, ale mamy. Ewentualnie możemy ułożyć ten wszystkie pudełeczka. Aż mnie ręka zaswędziała. Pudełeczka w jakiś napis czy coś zamiast z ich napisów coś układać. Nie wiem. Nie wiem w ogóle po co to pudełka, naprawdę, ale na razie mam większy problem. O, tutaj jesteś jakiś ziomeczko, to cię rozkroję. Z początku wiecie, że lepiej nie podnosić tych rzeczy. I chcę zobaczyć, kim ty jesteś. Pierdola, agresywny. Z kobietą? Ale ona jest wychudzona, ja pierdzielę, bardziej ode mnie.
to jest naprawdę źle z tą kobietą. No ale mnie to nie interesuje, no ma być z tą źle. Ty też, tutaj mnie najpierw kurwa zostaw, ja tylko przechodzę. Kurwa mać! Jakie agresywne te nowe plemię. Przecież mam nadzieję, że to są tylko te dwa. What the fuck, gdzie ja jestem? Okej, okay, okej, okay, tutaj pięknie butelkę sobie wezmę, wezmę kolejne butelki. Kurwa. Zostaw mnie. Aha, ich plemię pada na dwa hity, to takie trochę easy peasy będzie. Ogólnie widzę FPS-y, fajnie widzę, co by działać. Ale już wątpię, żeby się coś psyło z nagrywaniem. To już chyba są... Jest wszystko dobrze, dobra. Powiedzmy, że te lizardy sobie pozbieramy jeszcze, bo mamy tylko... No, teraz mam połowę armor, to już jest powiedzmy lepiej. Jesteśmy już chyba w tym miejscu, gdzie była ta plaża z siekierą, więc... Weźmiemy ją i pójdziemy sobie od razu po radyjko, aby wiecie, bo to było jednak takie coś do urozmaicenia czasu. Tutaj była siekiera wtedy. Jest! Sprawdźmy ją nam dalej tylko głowy staje i siekierka. Ej, ale widzieliście to? Patrzcie. Przecież tutaj ładne. No, nasza głowa się nawet rusza. Ogólnie przeczytałem w ustawieniach, jak włączałem pierwszy raz grę, że pod O mamy niby przechylenie się w przód. Nie widziałem tego. Pod P mieliśmy mieć niby stanie się niewidzialnym. Mamy tak napisane w ustawieniach, w sensie w sterowaniu, że gdy klikniemy P, mamy włączenie niewidzialności, czy takiego, coś z invisible, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, jak to było napisane, ale chodzi o włączenie niewidzialności. Tak samo mamy, jeżeli klikniemy U, to że niby nam się zmienia na dzień. Chociaż tego też jeszcze nie zauważyłem, bo do nocy jeszcze nie przetrwałem na testowaniu. Ale coś wątpię, bo wtedy zapewne byłoby tak, że jeżeli kliknąłbym teraz U, to by po prostu zrobiłaby mi się noc. A tego nie ma. Dobra, powiedzmy, że już najważniejszy ekwipunek powoli mam. Nie mówię, że statku nie ma. Nie, no ja sobie chyba robicie. Nie, on się teraz zrenderuje, prawda? Czyli mieliście rację. Czyli pogłoski o tym, że ten statek się renderuje losowo, były prawdziwe. Świetnie. Naprawdę, to mnie teraz naprawdę ucieszyło. A rekiny są wciąż w tym samym miejscu, no to jaka sprawiedliwość. No może chociaż ten statek teraz będzie jakoś z dala od tych rekinów, będę mógł dokładniej spenetrować jego miejsce. Teraz tylko pytanie, skoro jest inna mapa, jak dostać się do naszego kochanego pistoletu na flary, bez którego raczej no nasze życie będzie marne. Nie, no trzeba przejść jakoś się przez las. Więcej skojarzę z tereny, gdzie było to jeziorko, gdzie rozstawiałem te ogniska, bo tam był przy kamieniu on leżał, czy coś takiego. A raczej trudno nie powinno być do czasu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiecie no, im szybciej znajdę pistolet, tym będę mógł szybciej znajdywać tych lepszych kanibali, ich wioski, bo po prostu są wioski. I tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie było chyba gdzieś tutaj. To były takie wzgórza, ale to nie były te wzgórza. Co tu jest? Poczekajcie chwilę, ja na chwilę utnę coś, wyłączę programy w tle, bo chyba coś mi za bardzo tną. I teraz wracamy. Dobra, także wracamy. Przez chwilę musiałem zrobić jeszcze przerwę, bo przedkowo włączyłem pokazywanie FPS-ów, nie widziałem, czy w ogóle się nagrywa, czy nie. Co tutaj? Okej, mamy żebra, cztery... Słyszeliście to? A, okej. Przestraszyłem się, że coś obok mnie chodzi i tak dalej. Kurde, naprawdę bym chciał sobie przypomnieć mniej więcej, jak tamtą stronę się dostać. Bo aktualnie to jestem strasznie zagubiony. No, po prostu nie pamiętam gdzie, co, jak. W środek wyspy, ale poczekajcie, jeżeli się tam gdzieś tam, to może gdzieś tu to było. Gdzieś w tę stronę. Mówię, no niby mam tę mapę, no ale ona może teraz być inaczej już... Ona teraz już inaczej trochę teren pokazuje i... Boję się, że jednak bym
Znaczy, no to niby są małe zmiany, no ale jednak jakieś tam są i wolę tak więcej na pamięć polecieć pod te wzgórza i tak dalej. Poczekajcie, tutaj jest jeziorko. Nie, to są po prostu bagna czy coś. To nie, to nie, nie, nie. To jednak nie, że się teren nie renderuje. Poczekajcie, jeżeli tam jest. Tam jest. To jest ta dolina. To nie będzie tutaj teraz ta duża wioska. Poczekajcie. Tak, to jest ta duża wioska, czyli tam gdzieś jest pistolet. Nie wiem, zwiedzimy chyba znowu tą dużą wioskę. Sprawdzimy, czy tym razem tutaj nie będzie znowu latających stołów i może coś tutaj znajdziemy teraz ciekawszego. Patrzcie, teraz już nie chcę skakać. To jest sporo rzeczy znaleźliśmy, takich typu procesorki, co tam jeszcze było. No nie wiem, no, trochę rzeczy spotkaliśmy, ale mam nadzieję, że... A jednak. Tak, właśnie, to chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że nie będzie tych zastarzałych dźwięków, które tutaj wtedy spotkaliśmy. Bo jednak teraz i w tym momencie by mi się przydało to radio. Bo jednak ta muzyka jest strasznie creepy. I skoro... O, poczekajcie, właśnie to mówiłem. To mam jakieś picie. Się po boku. Jasna cholera, tak, jeszcze niech zacznie padać. To nie to, że podobno oni się pojawiają częściej podczas deszczu. Co, nawet sam się przekonałem. Nie, nie, to... Co tam? No, musimy znaleźć. Tylko co musimy znaleźć? Czy ktoś tutaj mi przybiegło? Człowiek? Nie. Ogólnie zapomniałem, że zapomniałem się trzymać jak najdalej od drzew. Bo... Nie wiem, czy to w końcu powiedziałem w tym filmiku już, czy nie. Te skurczybyki teraz się wspinają na drzewa. I jak mi taki zeskoczy z góry, to nie będzie bez przyjemnie. O, poczekajcie, tu są te domki, które za nim będzie ta dolina. I tą dolinę gdzieś tamtą w lewą stronę, za tym domkiem. I tam powinienem mieć... Olelag. Tam powinienem mieć naszego kochanego rozbitka z pistoletem na flary. Mam nadzieję, że on się respi zawsze w tym samym miejscu, nie za każdym razem w innym. Jeżeli tak, to jesteśmy na miejscu. Tylko też tutaj też chodzi ludzie i... Znaczy te kanibale i tak dalej, więc wolałbym ich uniknąć. Przynajmniej dopóki jeszcze nie mam tego pistoletu. Przejdzie. Tu jest jeziorko. Aha, tylko że teraz coś tutaj kamień mu zniknął. No to ciekawie. Okej, mamy pistolet i mam nadzieję, że pistolet możliwe, żeby się czy się zacina, czy nie, to tam mamy akurat gdzieś. O lol, jak teraz za tym światło leci dziwnie. Okej, nie zacina się, ale przynajmniej teraz... Kurde, ale dalej jest ten problem z tym, że nie strzela więcej tak, jakby się chciało i... No to może, mi trochę utrudniać... Jest, mamy buga jak to się nazywa? Z jaskini. Ale poczekajcie, skoro mamy... I mamy kochanego pistolecika i mamy siekierkę, to musimy teraz zrobić szybko obozowisko, bo wyczułem, że zaraz się zrobi noc i trzeba poszukać nowych wiosek kanibali. Trzeba się z nimi pobawić, prawda? Już nie możemy bawić się w coś takiego jak... O, chyba inaczej trochę wygląda to. Takie coś jak... Jezus, nie mogę się wysłowić, naprawdę. Jak w survival pod względem takim, że o, tutaj zrobię sobie domek, tutaj to, będę szukał syna, bo tego syna nie ma. Czytałem w patchach, tego syna nie ma, więc nie ma opcji, żebym go w ogóle znalazł, dlatego... No cóż, trzeba się z nim bawić i tyle, ile przeżyjemy podczas agresywnego życia, tyle dni przeżyjemy i tyle. Poczekajcie, wziąłem i złą siekierkę, nie wiem czemu. Ogólnie zauważyłem, że jest podświetlone to w końcu. To jest naprawdę dobre, chociaż... Nie mam teraz baterii, to co widzę. Więc jak znajdę latarkę, to... Może nie być kolorowo, okej. I teraz zrobimy tutaj szybko sobie nasz domek. Temporary shelter. Odwróć tak w stronę ognia. Opa. Super, patyki musimy szukać i... No, fajnie, no.
A ja się rozbiłem tak dość. Chciałem dalej od tego, od kochanych drzew. No to zajebiście. No i już się zrobiło ciemno. Wspaniale. Wspaniale. Okej, to po liście pozbieram w ten sposób. Wspaniale, no i co? Ja teraz mam odejść od tego bezbronny. Bez żadnej obrony i tak dalej. Może... Nie, nie mam patyków, żeby zrobić sobie kolejny ogień, więc... Wspaniale, czyli musimy kolejne noce przeżywać w takich... Chociaż... Czy to czerwone światło mi teraz tak nie będzie trochę pomagało bardziej? Nie, nie będzie pomagało, jednak to nie oświetla strasznie. W zupełności nic. Chyba, żebym sobie rzucił tam gdzieś flarę. Za tą flarą... O, cholera, to działa w ten sposób ta flara. Czyli ją można tak używać, ja myślałem, że ona tak się nie świeci. O ja pierdzielę, ta woda jest zajebista. No, musimy pójść gdzieś tam. No tu widzę krzaki. Ale dobrze byłoby, żeby przy tych krzakach gdzieś były patyki też, więc tutaj nie rzucę flary. Tylko rzucę ją trochę dalej. O, tutaj też mamy wciąż nasze badziewia, dobra. I rzucę to gdzieś tu. You for real? Ej, patrzcie jak teraz pięknie księżyc oświetla. Ej, nie, nie, aż się zdziwiłem. Chyba, że to nie jest robota... Nie, to jest chyba robota księżyc... Nie wiem już w końcu. Ja czemu nie mogę rozwalić tego? Nie wiem, że z tego mam nieskończone liście. Ej, ja tam nie narzekam. Mamy wszystkie liście. Teraz tylko jeszcze patyki zgarnąć. A to już może być trudniejsze, bo... Co jak co, widzę... Co jest z liśćmi. Ale nie widzę żadnych drzew do patyków. Ej, potrzebujemy tych patyków 12. Wspaniale. Tam widzę, nie wiem, że patyk jest leży, ale... Ogólnie też słyszałem, że można jakoś łatwiej się niszczyć drzewa, czy coś. Że teraz jest tak dopracowane, że jeżeli z jednej strony rozwalimy, to może spaść, ale sprawdzę co na własnej skórze. Nie, wciąż trzeba naokoło rozwalić, żeby spadło, nawet kurna rozwalając naokoło nie chce spaść, dobra. Niech spada. A tutaj w ogóle widzę, że rozwaliłem jakiegoś ptaka, wspaniale. I ogólnie strasznie jasno jest tą nocą teraz. To nie jest, że narzekam czy coś, ale... Okej, okay, już nie możemy więcej patyków, no to... Bierzemy szybko nasz pistolet na flary. Zapierniczamy szybko naszego obozowiska. Czy ja tu widzę człowieka? Tak. Do ognia. Nawet nie wiem, czy przodkiem przy tym ogniu jest ciemniej. Nie, już nie, ale wtedy było przodkiem chyba ciemniej niż... niż jak tego ognia nie było, więc... Okej, okay. O fajnie, z jednego liścia zapomniałem. Może mi że mam napisane, że mam tyle liści przynieść, to i tak mi zabrakło liścia. No zajebiście, gro, dzięki. Jak zwykle wszystko przeciwko mnie. I co najlepsze, miałem tutaj liście, ja zapierniczałem ten daleko po liście. Szkoda tylko, że nie miałem żadnych pieprzo... Żeby tutaj przed chwilą nie było, baby. Wypierniczasz. Okej. Okay. Raz połowę. Czyli co? To daleko jest kolejna. Ja pierdolę się, moje ręki wystraszyłem, czemu? Chodź tu. Nie, nie żadne tylko rozwalasz ją. Rozpołowiasz, okej, okay, tam kolejna osoba widziałem. Mam nadzieję, że więcej już ich nie ma. Kurde, a może to są uznane jako kanibali nocne? Czy coś, no bo zobaczcie, w ciągu dnia niby spotkałem ich, owszem. Ale teraz jest, no naprawdę nawet z ataką do mnie zaczęły napierniczać. Szybko bierzemy trzy patyki i wracamy jeszcze do tego. Bo zaczynam, jest mi zimno i mokro. Czyli mam ten sam problem, który mieliśmy w poprzednich odcinkach, że prawie zginąłem z wychłodzenia i tak dalej. Gdzie są szybko patyki? Okej? Okay. I okej, okay, bierzemy. Szybko wracamy. Teraz szybko bierzemy pistolet. Żeby było nam łatwiej pokonać tamtych.
Okej, okay, dobra flara. Przejdźmy przez jej rozżarzony ogień. Spoko, nic tam nie jest. Tam są, podpali wszystkich. Nie wiem, czy zapaliłem ich, czy nie. Ale że tak, okej, okay, podpalmy to. I znowu, patrzcie, znowu jest ciemno. O, możemy zapisać teraz bez spania. Jakie to jest cudowne. Zapiszemy sobie bez spania, ale jako już jest noc, to rozumiecie. Lepiej pójdźmy spać. Jesteście jedyni tutaj? Zostawcie mnie. Zostaw mnie. Spal się. Też się spal. Zablokował się pistolet. Spal się. Okej, okay, ty się palisz i wciąż biegasz, więc wezmę tą... Ziomek, kurna, ty się palisz, więc jak ty się... No nie wierzę. Oni teraz się potrafią ugasić? Czy ja mam rację i oni teraz potrafią się ugasić? Czy oni chcą jeszcze bardziej utrudnić tę grę? What the fuck, czemu ja to kurde ciałem? Wypieciać. Mam nadzieję, że się w końcu zgaszę. Okej, jest wszystko dobrze. Powiedzieliśmy ten kamień. No, ty zginiesz teraz. Nie, ja zginę. Ja pierdolę, ja zginę. Czemu oni są tacy silni teraz? Ile wy możecie teraz przetrwać? Nie. No kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Pierdoliśmy się do jaskini, no wspaniale, kurwa, no. Już w pierwszym odcinku padłem. Jak wcześniej nie umarliśmy ani razu, to teraz umarliśmy w pier... Ja pierdolę się, wystarczy. Jeszcze musimy teraz stąd wyjść. Ciekawe jak, naprawdę. Przecież spotkamy teraz matkę. Czy... Nie wiem kogo. Co to kurwa było? Dałem kurwa, nie, kurwa, nowy ab... Kurwa... What the fuck, kurwa, twór... Siemanko, PC, yo! Kurwa...